Przede wszystkim chciałbym pogratulować moim zawodnikom odpowiedniego podejścia do meczu. Wiemy, że Gdynia jest trudny teren i rywal, który naprawdę wymaga dużo energii na boisku, żeby się przeciwstawić. Z kolei chciałbym pogratulować Gdynianom sezonu obecnie i życzyć wszystkiego dobrego w przyszłości, bo są taką wskazówką na całą Polskę, gdzie młodzi Polacy dostają szansę i grają dużo minut, specjalnie w tym roku prezentują się z bardzo dobrej strony. Z kolei wracając do meczu, w pierwszej połowie dopuściliśmy do dużo zbiórek w ataku przeciwniku, co ich trzymało w grze. Odpowiednim nastawieniem i energią doprowadziliśmy mecz w spokojne wody i cenne zwycięstwo wozimy do Wrocławka. Tutaj zgadza się z trenerem, to na pewno był trudny mecz, tu jest naprawdę ciężko się gra, gorący teren, no ale mówię, szczególnie w drugiej połowie myślę, że pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony w obronie i spokojnie dowieźliśmy to zwycięstwo, cenne zwycięstwo do końca. Wypada pogratulować jeszcze naszym kibicom, którzy mówię, fajnie się pokazali, wspierali nas i było czuć tą atmosferę z Wrocławka. Dziękuję bardzo. Na pewno to nie było łatwe zwycięstwo, bo włożyliśmy dużo energii. Tutaj wyszliśmy z całej siły, a wygraliśmy 4 kwarty. Jest różnica w doświadczeniu przede wszystkim, co myślę, że mocno wykorzystaliście. Obawialiśmy się tego meczu, ale mocno pracowaliśmy, przygotowując się do tego, co dało efektu. Udało nam się zatrzymać, powiedzmy, Hikeja, który jest motorem napędowym i z tego się cieszymy. To było jeden od kluczów do zwycięstwa. Na pewno wyszliśmy w problemie z faulami. Najpierw Kevin Bristol, potem Robert Tomaszek, szybkie 2 faule, potem nawet Dmitrijew wszedł. Ale jesteśmy przygotowani na różne ustawienia i tak naprawdę to jest coś, co gramy od początku sezonu z różnymi ustawieniami. Anvil, they came, they know what they wanted to win, they wanted to stay in this race for top 4. Gratulacje dla Anvilu, wiedzieli po co przyjechali, chcieli zostać w tej czołowej czwórce. And if you notice, I get agitated on the sideline and I'm still mad. Jestem wciąż zły, obserwując mecz z bocznej linii. Because it looks today that we, I don't know which league we'll play, but it looks like we and Anvil are not in the same league. Ponieważ wygląda na to, że czasami nie gramy w tej samej lidze. And I'm mad because I don't think that's the case. I think I expect more of my players, I expect more attitude, more hearts at home and oczekuję więcej od moich zawodników, więcej serca, więcej walki, więcej gry. Not to lose 80% of one-on-one matches, matchups. Aby nie przegrywać w 80% one-on-one matchup. Jeden na jeden. Okay. To recognize what Anvil played, because we knew these zone defenses they played. They have 2 sets, 2 different zones. We had prepared for them, but preparation is one thing, game is another thing. Byliśmy przygotowani na obronę Anvilu, ale niestety przygotowania to jedno, a gra to drugie. I think you know this is again nobody gave us 12 what we were in a 12-9. Nobody gave us 12-9 anyway. So I still think we're doing okay. I wanted this game to show fight so we can go. We have very tough schedule now. We have 4 games away with these playoff contenders. Generalnie wynik zakończył się spotkanie zakończyło się dość dużą różnicą punktową, ale mieliśmy teraz bardzo napięty harmonogram i tak naprawdę no wiemy, że ten zespół jest. I still believe in my team. We still work hard. This season I think we prove a lot of stuff. We're going to use the rest of the season also to fight if we can for this playoffs and every game. Wykorzystamy resztę sezonu, aby trenować i grać na jak najwyższym poziomie. And I think we will succeed. I mam nadzieję, że uda się nam to. Gratulacje dla zespołu Anvilu. Wygrali zasłużenie, 86 punktów straconych u siebie. Niedopuszczalne. Tak jak trener wspomniał,
bardzo wiele przegranych pojedynków 1-1. Próbowaliśmy grać agresywnie, ale czasem głupio, więc to nie idzie w parze. Trzeba grać z głową, ale za blisko podchodziliśmy, oni mijali. Więc to jest przyczyna porażki. Mogliśmy też znaleźć lepszy bilans w rzutach trzypunktowych z dwupunktowymi, ponieważ widać 40 rzutów za 3, gdzie 18 prób za 2. Mogliśmy bardziej wykorzystać Kubę Parzyńskiego, dzisiaj miał całkiem niezły dzień, ale po prostu nie znajdowaliśmy go w odpowiednim miejscu. Dziękuję.